Dzień dobry, kochani. Witajcie na kolejnej lekcji informatyki online. Po ostatnich zabawach w Scratchu, dzisiaj przygotowałam dla Was zupełnie inne zajęcie. Dziś będziemy malować. Poznacie dzisiaj nowe narzędzie, w którym będziecie malować, troszkę zbliżone do Paint'a, ale niezwykłe, bo magiczne. Będzie zgadywać to, co mamy na myśli. Uważnie oglądajcie filmik, który dla Was przygotowałam, w którym wyjaśniam, w jaki sposób używać wszystkich narzędzi tego programu, a za chwilkę spotkamy się jeszcze raz. Moi drodzy, dzisiaj popracujemy sobie w takim programie, który nazywa się AutoDraw. Jest to program online, który pozwoli Wam na rysowanie, ale rysowanie w troszkę magiczny sposób, ponieważ program będzie nam podpowiadał, będzie nas pytał, czy mieliśmy na myśli coś takiego, czyli zamieni nasze bazgroby w piękny rysunek. Zobaczcie, jak należy pracować w tym programie. Po kliknięciu w link, który zamieściłam na blogu autodraw.com, pojawi nam się za pierwszym razem takie okienko i należy wybrać ten zielony przycisk Start Drawing. I już jesteśmy w programie AutoDraw. Teraz popatrzymy sobie na lewą stronę, gdzie znajduje się bardzo proste, intuicyjne menu. Łapka, która służy do przemieszczania narysowanego obiektu. Magiczny ołówek AutoDraw, zwykły ołówek do rysowania. Literka T, która pozwala nam na wpisywanie tekstu na naszym obrazku. Dobrze znany nam z Paint'a kubełek do wypełniania kształtów kolorami. Mamy również wybór trzech figur geometrycznych. Paletę kolorów, zobaczcie, że nie jest taka ograniczona, bo można sobie tutaj strzałeczką przejechać i znaleźć dużo więcej kolorów. Następnie mamy lupkę, która służy do powiększania, czyli tak zwany zoom. Domyślnie jest 100%, można sobie powiększyć naszą kartkę. Mamy też strzałeczkę, która służy do cofania rzeczy, które wprowadziliśmy, czyli zastępuje naszego przyjaciela Ctrl-Z. I mamy koszt do usuwania obiektów. To najpierw omówimy sobie tutaj ten dół. Wybieram sobie zwykły ołówek. Zobaczcie, że mogę zmienić jego rozmiar. Może być taki cieniutki albo taki gruby. I teraz wrócę sobie do cienkiego. Jeżeli chcę coś cofnąć, to mogę kliknąć tę strzałkę albo Ctrl-Z. Będzie działało tak samo. Jeżeli chcę coś usunąć, bo sobie coś tutaj nabazgrałam, to wybieram sobie moją łapkę, klikam w ten obiekt i wyrzucam go do kosza. Klikam w obiekt i wyrzucam do kosza. No dobrze. Chciałabym, żeby tematem dzisiejszej pracy była wiosenna łąka. Wiosną na łące mamy zieloną trawę, mamy żabki, fruwają motyle, rosną kwiaty, świeci słońce, są chmurki, pojawia się jakiś bocian. No dobrze, no to spróbujmy od tego. Od tego bociana. Zobaczymy, czy pani będzie potrafiła narysować bociana. Wybieram sobie, zobaczcie, zwykły ołówek. Na razie nie mówię o magicznym, bo magiczny za chwilę. Zwykły ołówek. No to rysuję mojego bociana. Tak, jakiś dziobek i dwie nogi. Fantastyczny bocian, prawda? Może jakiś ogonek jeszcze my dorysujemy, czy to skrzydełko. No a teraz zobaczcie, co się stanie, kiedy spróbuję narysować bociana magicznym ołówkiem. Zobaczcie. Głowa, szyja, brzuch, nogi. I mój program do mnie mówi, czy miałeś na myśli, i teraz nam podpowiada, to, a może to, możemy sobie wybrać. Zobaczcie, że on podpowiada nam tutaj mnóstwo rzeczy. No ja chciałam bociana, więc najbardziej zbliżone do mojego bociana, powiedzmy, jest to. Ten mój bocian jest zupełnie niepotrzebny, bo jest brzydki, więc go po prostu część po części wyrzucam do kosza, bo ja już mam swojego ładnego bociana. Zauważcie, że teraz używam narzędzia łapki, którym przemieszczam swoje elementy. No dobrze, mam bociana, to teraz odklikujemy sobie. Wybieram sobie znów mój magiczny ołówek. No to potrzebuję na mojej łące trawy. Rysuję piękną trawę. I zobaczcie, o co znów pyta nas program. Cały czas używam magicznego ołówka. A może chcesz taką trawę? Albo taką? A może taką? No wybierzmy sobie taką. Wracam do mojej łapki i zmniejszam
piękna trawka. Jeżeli chcę jej tutaj więcej, można albo jeszcze raz rysować i wybierać, albo kliknąć sobie, ona się wtedy podświetla, i wykonać skróty klawiszowe, których uczyliśmy się. Ctrl-C, czyli kopiowanie, i Ctrl-V, czyli wklejanie. I zobaczcie, pojawia się drugi raz ta trawka. I znowu Ctrl-V i mam trzeci raz moją trawkę. Ok, mam trawę. No to teraz przejdźmy do kolorowania. Wybieram sobie wiadereczko, wybiorę sobie inny odcień zieleni. No może taki. I koloruję moją trawkę. Zobaczcie, że ona z automatu cała się wypełni. No dobrze, mówiliśmy sobie o słoneczku. Ups, Ctrl-Z i już. Magiczny ołówek rysuje słoneczko. Zobaczcie, fantastyczne słońce, a program już mi podpowiada. A może chcesz takie? Może takie? Może takie? Może takie? No wybiorę sobie takie słoneczko. Łapką zmniejszę, przesunę i wypełnię. Skoro mam słoneczko, to przydałaby mi się jakaś chmurka. Rysuję chmurkę, zobaczcie, jaka piękna. A program pyta, a może chcesz ładniejszą? Taką, a może taką, a może taką? No mi się ta na przykład podobała. Łapka, zmniejszam. Chcę mieć więcej tych chmurek, więc kopiuję. Ctrl-C, Ctrl-V, mam następną. Ctrl-V i następną. Tam sobie zmniejszę. Dam ją tutaj. Wybiorę sobie inny odcień i wiadereczkiem wypełnię. O, ta mi się nie tak chciałam, żeby była. Za szybko. Miała mieć taką obramówkę, ta chmurka. Teraz mi się nie chce zmienić, ale to nie szkodzi. Niech zostanie na razie. No dobrze, to może spróbujemy sobie teraz narysować motyla. Zobaczmy, czy mi się uda narysować motyla. Wybiorę sobie... O! Takiego sobie narysuję pięknego motyla. A program już pyta. A może chcesz takiego? Może takiego? Może takiego? Albo jeszcze takiego? Ten jest śliczny. Zmienię go sobie. Chciałam, żeby miał czarną obramówkę. Będzie ładniej widoczny. No dobrze. I wypełniam go sobie kolorkami. O, teraz to już naprawdę pomyliło mi się wszystko. Dobra, mam mojego motylka. I teraz zobaczcie, pokażę Wam ciekawą rzecz. Wybieram łapkę, klikam w motylka i zobaczcie, tu jest takie kółeczko. Ja mogę tego motylka w dowolny sposób obrócić. Może wyglądać, jakby leciał. Ctrl-C, Ctrl-V, mam drugiego, trochę go zmniejszę. Ctrl-V i mam trzeciego. Oczywiście możecie zmienić kolory, żaden problem. No dobrze, mamy bociana, mamy motylki, to może jeszcze spróbuję narysować ptaszka. Jak ten ptak powinien wyglądać? Jakiś brzuch, głowa, dziobek, nogi. I mój program mnie pyta, chcesz takiego ptaszka? Czemu by nie? Bardzo ładny, prawda? W ten sposób będziemy tworzyć obraz, który będzie nam przedstawiał wiosnę. Można spróbować narysować też żabę, może program nam coś podpowie. To jest na pewno bardzo, bardzo dużo obrazków, które możemy wykorzystać. Zobaczcie, program nam podpowiada naprawdę mnóstwo rzeczy. Są też i drzewa, kogut, jest kura, nawet jest kurczak, zobaczcie, taki zrożny, ptaszki, naprawdę mnóstwo rzeczy. Jak ktoś chce wiosennego pająka, też sobie znajdzie. Zobaczcie, co tutaj można znaleźć. Pszczółki. Czemu nie? Wszystko może nam się przydać. Każdy z Was skomponuje swój własny pomysł na wiosenną łąkę. To jeszcze taka ciekawostka. Nie mamy tu tylko takich rzeczy, bo jak już skończycie swoją pracę, to możecie chcieć namalować coś swojego. Zobaczcie, na przykład spróbuję namalować tutaj samochód, chociaż samochód tak na wiosennej łące to nie za bardzo. I zobaczcie, co mój program pyta. Może chcesz traktor? Taki, taki. Może chcesz wóz strażacki? Zobaczcie, ile rzeczy ten program nam podpowiada. Nawet pociąg się znajdzie. Koparki, spycharki, mnóstwo, mnóstwo rzeczy. Nutki. W zależności, co byśmy chcieli, jeżeli tylko zaczniemy to rysować,
to natychmiast program zacznie nam podpowiadać, ale pamiętajcie, że musimy wtedy używać tego magicznego ołówka. Większość z Was po obejrzeniu filmiku pewnie chce już pracować. Mam nadzieję, że program będzie Wam się podobał i będzie Wam się w nim świetnie pracować. Kiedy skończycie pracę, nie musicie tego nigdzie zapisywać. Oczywiście bardzo mi miło, kiedy rodzice wysyłają zdjęcia Waszych prac. Natomiast jest to ćwiczenie, które ma Wam sprawić wiele radości. Trzymajcie się, buziaki!